Witam wszystkich serdecznie ze Stadionu Krajny w Sępólnie Krajeńskim. Dzisiaj 28. kolejka o Mistrzostwo Czwartej Ligi. Krajna podejmuje Szubiniankę Szubinu. Mecz sędziuje trójka sędziów z Bydgoszczy, jako główny Dawid Błażejczyk. Asystent numer 1 Bartosz Niewiadomy i numer 2 Michał Sobczak. A oto składy drużyn. Szubinianka Szubin w bramce z numerem 1 Kazimierz Kostkowski, z numerem 14 Damian Czerwiński, numer 17 Dariusz Chojnacki, 7 Michał Machowski, 20 Sebastian Żurawski, numer 10 Jakub Cegiełka, numer 18 Mirosław Obremski, numer 9 Waldemar Sobol, numer 13 Robert Jurek, numer 4 Adam Kardasz, numer 8 Bartłomiej Szweda. W rezerwie z numerem 12 Przemysław Pawlak, numer 3 Marcin Janicki, numer 6 Artur Rajman i numer 15 Przemysław Wesołek. Gospodarze Krajna Sępólno w bramce z numerem 1 Piotr Bąkowski, numer 2 Henryk Grajczyk, numer 6 Patryk Jureńczyk, numer 17 Łukasz Kozina, numer 7 Artur Dondela, 16 Przemysław Burczyk, 19 Sławomir Kosmela, 11 Tomasz Mrugalski, 9 Damian Nawrocki, numer 8 Maciej Lipiński i 20 Łukasz Nowak. W rezerwie w bramce z 12 Sławomir Fac, 10 Kamil Dankowski, 4 Bartłomiej Czerechowski, 14 Bartłomiej Pastwik, 18 Kamil Pestka, numer 3 Michał Pankał i numer 15 Artur Jasiek. A oto wyniki 27. kolejki. Szubinianka, właśnie rywal dzisiejszej Krajny, wygrała na własnym stadionie ze Spartą Brunica 3-1. W Lisach Złotoria Grom Osie 3-1. Gopło Kruszwice Pomorzanin Toruń 3-0. Wrocławia Wrocławek Unia Gniewkowo 6-0. Kujawianka Izbica Kujawska Start Warlubie 1-2. Notę Siłabiszy Mień Lipno 7-0. Unia Janikowo Polonia Bydgoszcz 0-3. No i ten najważniejszy dla nas kibiców sępoleńskich mecz dla Zawiszy. Zawisza 2, Bydgoszcz Krajna 4-5. Bramki tam strzelili hat-trick Łukasz Nowak, 3 bramki, i po jednej Tomasz Mrugalski i Damian Nawrocki. Obaj rywale mają dzisiaj w tej chwili bardzo wyrównany dorobek, jeśli chodzi o punkty. Szubinianka 35, stąd 8 miejsce, Krajna 34, stąd miejsce 9. I w bramkach po 52 strzelone, z tym, że Szubinianka straciła 49, a Krajna 52. Krajna rozegra w niedzielę, tutaj na tym stadionie w niedzielę o godzinie 17:00 będzie podejmowała Start w Warlubie, drużynę, która już awansowała do trzeciej ligi. Przypominam, niedziela, godzina 17:00, Krajna, Start w Warlubie.
właśnie w tym momencie rozpoczął się mecz 28 kolejki o mistrzostwo czwartej ligi pomiędzy Klaniusem Turno a Szubijanką Szubi. Piękna akcja, brawo Przemek!
witam wszystkich serdecznie ze Stadionu Krajny w Sępólnie Krajeńskim. Dzisiaj 28. kolejka o Mistrzostwo Czwartej Ligi. Krajna podejmuje Szubiniankę Szubinu. Mecz sędziuje trójka sędziów z Bydgoszczy, jako główny Dawid Błażejczyk. Asystent numer 1 Bartosz Niewiadomy i numer 2 Michał Sobczak. A oto składy drużyn. Szubinianka Szubin w bramce z numerem 1 Kazimierz Kostkowski, z numerem 14 Damian Czerwiński, numer 17 Dariusz Chojnacki, 7 Michał Machowski, 20 Sebastian Żurawski, numer 10 Jakub Cegiełka, numer 18 Mirosław Obremski, numer 9 Waldemar Sobol, numer 13 Robert Jurek, numer 4 Adam Kardasz, numer 8 Bartłomiej Szweda. W rezerwie z numerem 12 Przemysław Pawlak, numer 3 Marcin Janicki, numer 6 Artur Rajman i numer 15 Przemysław Wesołek. Gospodarze Krajna Sępólno w bramce z numerem 1 Piotr Bąkowski, numer 2 Henryk Grajczyk, numer 6 Patryk Jureńczyk, numer 17 Łukasz Kozina, numer 7 Artur Dondela, 16 Przemysław Burczyk, 19 Sławomir Kosmela, 11 Tomasz Mrugalski, 9 Damian Nawrocki, numer 8 Maciej Lipiński i 20 Łukasz Nowak. W rezerwie w bramce z 12 Sławomir Fac, 10 Kamil Dankowski, 4 Bartłomiej Czerechowski, 14 Bartłomiej Pastwik, 18 Kamil Pestka, numer 3 Michał Pankał i numer 15 Artur Jasiek. A oto wyniki 27. kolejki. Szubinianka, właśnie rywal dzisiejszej Krajny, wygrała na własnym stadionie ze Spartą Brunica 3-1. W Lisach Złotoria Grom Osie 3-1. Gopło Kruszwice Pomorzanin Toruń 3-0. Wrocławia Wrocławek Unia Gniewkowo 6-0. Kujawianka Izbica Kujawska Start Warlubie 1-2. Notę Siłabiszy Mień Lipno 7-0. Unia Janikowo Polonia Bydgoszcz 0-3. No i ten najważniejszy dla nas kibiców sympoleńskich mecz dla Zawisy. Zawisa 2, Bydgoszcz Krajna 4-5. Bramki tam strzelili hat-trick Łukasz Nowak, 3 bramki i po jednej Tomasz Mrugalski i Damian Nawrocki. Obaj rywale mają dzisiaj w tej chwili bardzo wyrównany dorobek, jeśli chodzi o punkty. Szubinianka 35, stąd 8 miejsce, Krajna 34, stąd miejsce 9. I w bramkach po 52 strzelone, z tym, że Szubinianka straciła 49, a Krajna 52. Krajna rozegra w niedzielę, tutaj na tym stadionie w niedzielę o godzinie 17:00 będzie podejmowała Start w Warlubie, drużynę, która już awansowała do trzeciej ligi. Przypominam, niedziela, godzina 17:00, Krajna, Start w Warlubie.
rozpoczął się mecz 28 kolejki o mistrzostwo czwartej ligi pomiędzy Klaniusem Turno a Szubinianką Szubin. Piękna akcja, brawo Przemek!
Tylko! Go! Oh.
bojca! Przejdź szybciej, przesuń! Nie daj jeden, Heniu! Kurwa! Brawo, brawo!
Oh!
momencie prowadzenie dla gości zdobył Mirosław Obremski. Krajna Szubinianka 0-1.
Kończy się pierwsza połowa Krajna, Szubinianka 0-1. Mistrzostwo czwartej ligi pomiędzy Krajną Sępólna a Szubinianką. Szubin, goście po pierwszej prowadzą 1-0. Yeah.
dla Szubinianki strzela Dariusz Chojnacki. A więc Krajna Szubinianka 0-2. Oh!
końcem bramkę strzela dla Szubinianki Bartłomiej Szweda. Szubinianka w tej chwili prowadzi na boisku Krajnic 3-0.
Przemysłem Bartłomiej Szweda, a na boisko w numerem 15 Przemysław Wesołek.
I to już był ostatni pizdek sędziego. Krajna Szubinianka 0, 4 bramki dla gości. Trzy biegi: Mirosław Obręcki, Dariusz Wojnacki, Bartłomiej Szweda i Adam Kardasz. Przypominam, w niedzielę Krajna, najbliższą niedzielę Krajna podejmuje start w Warlubie o godzinie 17:00.